Łup, to dosyć odważny tytuł. Cześć, Daniel Ortega z tej strony i tak jak temat mówi, uważam, że nie powinieneś marnować czasu na dziewczyny. Powinieneś wyciągnąć je z głowy. Wielu z was prosiło mnie o tą tematykę relacji damsko-męskich i poświęcę ten tydzień właśnie na ten temat, ale prawda jest taka, że nie chcę już nagrywać filmików na ten temat, przynajmniej nie tak często, ponieważ wiele z tych rzeczy jest już na tym kanale, już powiedziałem i możecie sobie poszukać. Ale dzisiaj powiem to, co jest w tytule. Uważam, że nie powinieneś marnować czasu na dziewczyny. I teraz pozwólcie mi, że wyjaśnię, o co mi tutaj chodzi. Ponieważ ten kanał głównie kieruje swoje filmiki do osób, które myślą nad jakimś celem, chcą coś osiągnąć, mają marzenia, stoją w miejscu w swoim życiu i chcą się ruszyć w końcu, chcą coś zrobić. I fakt jest taki, że jeżeli jesteś facet lub jesteś kobieta, szukasz jakiejś drugiej połówki, no tacy jesteśmy, lubimy żyć w pewnym stadzie i chcemy być z kimś. Ja to rozumiem, ja też czułem te emocje kiedyś, że chciałem dziewczynę, że marzyłem o tym, żeby się przytulać, chodzić do kina i te wszystkie inne pierdoły. Ale fakt jest taki, że w momencie, kiedy zrozumiesz, że nie potrzebujesz dziewczyny lub nie potrzebujesz chłopaka, ta dziewczyna lub ten chłopak się pojawi. I to jest, nie wiem, to jest taki dziwny paradoks i taka dziwna zasada, która zazwyczaj się sprawdza w 99,99%. W momencie, kiedy sobie uświadomisz i praktycznie zdecydujesz, że nie potrzebujesz dziewczyny, czy nie potrzebujesz chłopaka, w jakimś cudem, w dosyć krótkim czasie ta osoba się pojawi. I już wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ w tym momencie, kiedy tak zdecydujesz, to zazwyczaj robisz to, co tobie sprawia przyjemność, albo robisz to, co musisz robić, jeżeli jesteś już ambitny albo ambitna i chcesz działać pod twój cel, pod twoje marzenie, zaczynasz działać i dosłownie czas leci. Czas leci i między innymi wraz z tym, kiedy ulepszasz, nie wiem, siebie, pod swoje marzenia, ulepszasz ogólnie siebie, ulepszasz to, jak wyglądasz, ulepszasz to, jak myślisz, co wiesz, ponieważ jeżeli bierzecie na poważnie to, co ja mówię na tym kanale, to pracujecie nad swoją sylwetką i na drugim kanale, All Squad, pracujecie nad swoją sylwetką i pracujecie nad swoim podejściem do życia i umysłem, swoją wiedzą. Jak powiedziałem, im więcej wiesz, tym łatwiej ci podtrzymać konwersację, tym łatwiej ci nawiązać relacje międzyludzkie. Więc jeżeli jesteś skupiony na swoim celu, albo na sobie, niekoniecznie na celu, jakimś cudem pojawia się osoba, która pasuje właśnie do ciebie. Dlatego ten tytuł, dlatego przestań się przejmować dziewczynami, wyciągnij te dziewczyny z swojej głowy, nie myśl o nich, tak, nie szukaj, nie myśl, nie ten... Wiadomo, to nie jest tak, że możesz się zamknąć w pokoju i jakimś cudem się pojawi ta dziewczyna. Chodzi mi tutaj o to, żebyś nie spędzał wieczorów nad tym, że fajnie by było mieć dziewczynę, fajnie by było móc pójść z nią do kina, później poleżeć w łóżku, a później wiadomo co jeszcze. Ale w momencie, kiedy pozbędziesz się tego podejścia i mówisz, dobra, słuchaj, mam czas, tutaj robię to, czytam książki, działam swoje, robię swoje, magicznym sposobem, nie chcę nawet mówić, że magicznym sposobem, ale wtedy nie wiem jak, jakimś cudem jesteśmy gotowi na to, żeby poznać osobę, która jest dla nas w tym momencie odpowiednia. W tym momencie albo już do końca, bo różnie bywa, prawda? Więc o to mi tutaj chodzi. W momencie, kiedy zaczniesz robić swoje i wyciągniesz te dziewczyny, czy tam tych chłopaków z swojej głowy, przestaniesz marzyć i bujać w obokach, tylko zaczniesz działać, w tym momencie będzie ci o wiele łatwiej nawiązać relacje z innymi osobami i poznać różne dziewczyny. Może się nie okaże, że nie ta pierwsza, ale ta druga, ta trzecia, ta czwarta, ta piąta, ta szósta, ta siódma i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, im więcej celu osiągasz, im więcej sukcesu osiągasz, tym łatwiej ci nawiązać te relacje. Dlatego powiedziałem pierwsza, druga, trzecia, czwarta, ale może być ta pierwsza i koniec, i ostatnia. Różnie bywa. Dobra? Więc taka jest moja rada. Ja w sumie bym musiał rozwinąć ten temat, co na pewno zrobię jeszcze w tym tygodniu, ale taka jest moja rada dla ciebie. W momencie, kiedy czegoś bardzo chcesz i myślisz cały czas o tym i taki jesteś melancholijny i taka dupa wołowa, że tak powiem dosłownie, wybacz mi, ale nie ma mowy. Nie pojawi się nagle z nie wiadomo skąd ta księżniczka o złotych włosach i tak dalej, i tak dalej. Musisz na to zapracować. Zresztą ja zawsze mówię, żeby dostać to, co chcesz, musisz zasłużyć na to, co chcesz. Więc idź zasłużyć i pewnego dnia poznasz osobę, która jest odpowiednia dla ciebie. Dobra, to wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że dałem wam do myślenia. Trzymajcie się i miłego dnia.